Mateuszu, jakie nastroje panują w szatni przed meczem z Górnikiem Łęczna? Nastroje są na pewno bojowe. Jedziemy do Łęcznej wygrać mecz po 3 punkty. Także z pozytywnym nastawieniem i żeby przywieźć tutaj 3 punkty. No właśnie, według bukmacherów Fortuna daje dużo większe szanse Górnikowi Łęczna, ale Górnik nie wygrał ostatnich 6 spotkań. Co myślisz, będzie waszą mocną stroną w tym spotkaniu? Myślę, że mamy swój plan na ten mecz. Na pewno wiemy, że mają jakieś problemy Łęczna i też wiemy, że możemy to potknięcia ich wykorzystać na naszą korzyść. Także jedziemy tam po 3 punkty i tylko z takim nastawieniem jedziemy tam. Ostatnio grasz często w wyjściowej jedenastce. Wywalczyłeś sobie już na stałe miejsce w składzie, czy uważasz, że jeszcze ta forma może być dużo lepsza w twoim wykonaniu? No na pewno po mojej kontuzji ciężko było dojść do siebie jeszcze. Potrzebowałem tej pewności siebie. Uważam, że wskakuję już powoli na ten taki swój optymalny, dobry poziom i mam nadzieję, że będę trzymał ten poziom cały czas i nie opuszczę tego miejsca do końca sezonu. Jak myślisz, Podrze uda się zagrać w Badarzach? Myślę, że to jest nasz cel, także do tego dążymy, a co będzie, to zobaczymy.